3 hektarach dawnego miejskiego składowiska odpadów komunalnych w Zabrzu powstanie farma fotowoltaiczna. Jak mówią zabrzeńscy urzędnicy, to jedna z największych tego typu inwestycji na rekultywowanych terenach w Polsce. Budowa ruszy już w styczniu przyszłego roku i zakończy się w 2025 roku. Szczegóły Karolina Komada. Jak na razie jest tutaj ściernisko, ale już za 23 miesiące w tym miejscu powstanie ekologiczna farma fotowoltaiczna. To teren zrekultywowanej od 2010 roku części składowiska odpadów komunalnych. Zadanie, które będzie kosztowało prawie 9 milionów złotych, dla którego 85% pozyskaliśmy środków zewnętrznych, no, to prawie 2 megawatopiki energii, a więc spora dawka energii. To wszystko warte jest tego wysiłku, który włożyliśmy, żeby stworzyć dość wyjątkowe warunki dla zarabiania przez MOSiR na energii. A zarabianie będzie możliwe poprzez sprzedawanie nadmiaru pozyskanej z ogniw słonecznych energii elektrycznej. Aktualnie na wszystkich obiektach MOSiR-u zużywane jest około 1,2 MWh mocy. Zanim ruszy produkcja energii, odbędzie się przetarg i potrzeba wielu miesięcy planowania. Mam na myśli przede wszystkim umowę z tym projektantem, wykonawcą, ale również opartą o właśnie te założenia wynikające z PFU w postaci specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Bardzo istotnym jest rzeczą, żeby dopasować się do wymagań wspierającego finansowo tą inwestycję Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, jak i do wymagań umowy z Tauronem dotyczącą przyłączenia, określonych warunków przyłączenia do odbioru tej energii. To będzie poważne zadanie i właściwie na te wszystkie formalne sprawy to chyba przeznaczymy cały przyszły rok. Zamknięte i zrekultywowane na podstawie obowiązujących przepisów składowiska odpadów przed upływem 50 lat od zamknięcia zazwyczaj nie mogą zostać ponownie zagospodarowane. Jednak w niektórych przypadkach, m.in. takich jak farma fotowoltaiczna, jest to możliwe.